Cześć! Wszyscy zainteresowani wyczekują z niecierpliwością nowego tabletu NVIDIA Shield X1 w nowej architekturze Maxwell. Internet roi się od zapowiedzi i plotek. I wygląda na to, że jeszcze trochę poczekają na kolejną generację świetnie przyjętego tabletu do gier. Właśnie dzisiaj do sprzedaży trafia nowa rewizja tabletu oparta o rdzenie w architekturze Kepler. Produkt został odświeżony na tyle, że warto mu się przyjrzeć bliżej. Choć zmiany architektury nie uświadczymy, to w zamian NVIDIA uraczyła nas dużo niższą ceną tabletu Shield. Sprzęt można już zamawiać w sieciach sklepów Computronic i X.com w cenie 849 zł. Popatrzmy zatem, jak wygląda odświeżony tablet dla graczy. No to sprawdzamy, co jest w środku w pudełku z napisem NVIDIA Shield. Mamy tablet w pełnej okazałości, świeży. O, wyciągnijmy go z folii. Tak wygląda z bliska. No, z zewnątrz troszeczkę się różni od pierwszej edycji. Tutaj jest taki bardziej plastikowy tył. Poprzednia edycja miała lepszej jakości materiał z tyłu. I troszeczkę różni się z przodu. Tutaj było srebrne w pierwszej edycji. Tutaj widzę jakiś czarny, taki gumowany materiał. Co dalej w pudełku? Krótka instrukcja. I zasadniczo to wszystko. Nic więcej nie ma w pudełku. Kolejna rzecz, która do nas przyjechała premierowo, to cover na tablet w nowej rewizji. Zasadniczo on się nie różni praktycznie w ogóle od poprzedniego coveru, jest to dokładnie to samo. Bardzo praktyczna rzecz, mówię, jako dodatek. Bardzo ważna rzecz, trzeba to kupić osobno. I ostatnia rzecz, o której chcemy opowiedzieć chwilkę, to jest World Charger, czyli ładowarka sprzedawana osobno, nie jest w komplecie z tabletem. Jest to urządzenie przygotowane do użytku praktycznie w każdym miejscu globu. Jest kilka wariantów, tak jak widać. No, zobaczymy, co tam w środku. O, bardzo solidnie zapakowane. O, proszę bardzo. I jest pełen zestaw, czyli kabel USB, ładowarka i 5 przejściówek praktycznie do każdego systemu na świecie. Wraz z odświeżoną wersją NVIDIA Shield powinien dotrzeć do nas pad odświeżony. Niestety tak się nie stało. W celach testowych będziemy używać pada poprzedniej generacji. W środku nowy tablet niczym nie zaskakuje. Mamy quad core 2,2 GHz, 192 rdzenie Kepler, do tego 2 GB pamięci RAM, co powinno nam dostarczyć dość dużej mocy na potrzeby gier. Matryca to 8 cali IPS w rozdzielczości 1920x1200. Dodatkowo mamy dwie kamery, tylnią i przednią. Każda z nich ma 5 megapikseli z funkcją HDR. Na uwagę zasługują głośniki stereo z bass reflexem. Naprawdę świetnie grają. Co jeszcze? Standardowo tablet wyposażony jest w 16 GB pamięci wewnętrznej, natomiast jest możliwość rozbudowy go kartą SD do pojemności aż 128 GB. I co mamy jeszcze dodatkowo? Wyjście HDMI na telewizor i oczywiście wejście na ładowarkę.
Co nam się rzuciło w oczy przy bliższym poznaniu się z nową rewizją, to to, że nie ma zawartego rysika w komplecie. Poprzednia edycja miała ten rysik, który bardzo fajnie zwiększał funkcjonalność tego urządzenia. Zresztą możecie to zobaczyć na naszym materiale dotyczącym właśnie pierwszej rewizji tego tabletu. Cóż, no Nvidia wpadła na pomysł, żeby to akcesorium sprzedać osobno. Niestety też rysik do nas nie dotarł, żeby go pokazać w działaniu, no ale tak jak mówię, w materiale z poprzedniej rewizji możecie zobaczyć dokładnie jak on działa, bo działa dokładnie tak samo. Jak przystało na tablet do gier, możemy na nim pograć, to całkiem żwawo. Choćby w taki tytuł jak Dead Effect 2, który chwali się bardzo dobrą grafiką. Zresztą zobaczcie sami. No i oczywiście to, co w Shieldzie najfajniejsze, czyli możliwość przekierowania obrazu na duży ekran. Na koniec tego krótkiego przeglądu nie można zapomnieć o odświeżonej wersji usługi GeForce Now. Tak naprawdę jest to kontynuacja Nvidia Grid, gdzie możemy streamować gry pecetowe na tablet Nvidia Shield. Dokładnie gry są w chmurze. W tej chwili jest tak to rozwiązane, że musimy założyć konto w usłudze GeForce Now. Dostęp do gier jest bardzo łatwy. Tych gier w tej chwili jest około 50 całkowicie darmowych, chociaż żeby korzystać z tej usługi GeForce Now należy opłacić miesięczny abonament. W Stanach Zjednoczonych jest to niespełna $8, w Europie 9 euro. I tak. Mamy całkowicie za darmo dostęp do kilku fajnych tytułów, m.in. Zaginięcie Ethana Cartera polskie. Co dziwne, Nvidia chwali się tym, że będzie można grać w abonamencie w tytuły AAA. No niestety, jak widzicie, Mad Max to jest dodatkowa opłata, $60 w tym wypadku. Czy też nasz rodzimy Wiedźmin, którego też trzeba niestety dokupić. Spróbujmy podsumować, ile nas będzie kosztować zabawa z Nvidia Shield w nowej odsłonie. Sam tablet kosztuje 849 zł. Nie można zapomnieć o tym, że należy do niego dokupić ładowarkę, czyli 99 zł kolejne. Dodatkowo musimy mieć gamepada, czyli 249 zł. No, jeśli ktoś będzie chciał, można dokupić cover, to jest 129 zł. No i na koniec piórko, które było w poprzedniej edycji. W tej chwili trzeba za nie zapłacić dodatkowo 79 zł. Jak sprawdzała się pierwsza edycja tego tableta, możecie zobaczyć u nas na stronie, w polecanych. No cóż, a my zapraszamy na pełną recenzję drugiej odsłony tabletu Nvidia Shield, która niebawem pojawi się na naszej stronie www.dobreprogramy.pl.